Królestwo Obojga Narodów Polska i Litwa. Nikt nie zmusił Jagieły do przyjęcia tronu. Jest prawdą, że nasi panowie małopolscy z Janem Tenczyńskim, tu niedaleko Tenczyn, podjęli misję i wielkopomną i cudowną, bo by jakby poszli w kierunku, to jest za czasów Kazimierza Wielkiego, po jego śmierci, XIV wiek, w kierunku Austrii czy Niemiec, Polski by dziś w ogóle nie było. Więc poszli po miraż z Litwą. Niczego Litwinom nie zabrano. Wojska, języka, wszystko mieli zrozumieć, to jako unia personalna. Dlatego patrząc na relacje z Litwą, a z Ukrainą, to są dla nas całkowicie dwa inne światy. Dlatego dojdzie do połączenia tych dwóch narodów, Polski i Litwy. Nie ma innego wyjścia. Nienawiść do Polski nakręcili zaborcy, później, moi drodzy, Rosja, Niemcy, wszyscy tu, jakbyśmy popatrzyli na świadectwa i na mapy geopolityczne, to dzieci, cała Wileńszczyzna, całe przestrzenie, to byli ci Litwini, którzy tam byli spolonizowani. Nigdy w sercach polskich nie było nienawiści do Litwinów. Polak czuł się Litwinem, stąd też Litwo, ojczyzno moja. To dla Mickiewicza nie było niczym, to nie była myśl o żadnej separacji. Polska i Litwa to jest dzieci małżeństwo, tak piękne, jedyne w swym obrazie w całym wymiarze, moi drodzy, Europy. Takiego tworu nie udało się nikomu stworzyć, tylko przeciwnicy nas rozbili i ostatnie naście lat rządów na Litwie to miał wymiar czysto i wyłącznie antypolski. Dlatego kiedy nastąpi to pojednienie, połączenie narodu litewskiego i polskiego, Matka Boża będzie miała na głowie podwójną koronę. Bo ma pojedynczą. To będzie patronka obojga narodów Litwy i Polski. Boże miłosierdzie, zaczęło się, moi drodzy, wszystko od Wilna. Litwini mówili na głos, przez wieki powtarzali, Bóg do nich przyszedł z Polski. Głównym patronem jest i Kazimierz Kulewicz, dzieci. Dlatego modlę się, aby Litwa, moi drodzy, w więzach krwi i wielkiej miłości braterskiej połączyła się z Polską, formalną więzią. Dlatego Matka Boża również chodzi do nas i błaga o modlitwę naród polski, aby pomóc Litwinom, by to święte miejsce, ten święty kraj nie był zaorywany przed tych wszystkich współczesnych Kalwinów, którzy Boga nie uznają. Dlatego, ukochani Litwini, wołam do was. Nadchodzi dla was również czas odnowienia i ewangelizacji tego narodu mocą Ducha Świętego. Bóg zaplanował, abyście przyjęli chrzest Chrystusa z Polski. W Wilnie Matka Boża odbiera cześć jako królowa korony polskiej. Bóg pragnie objawić wam swój plan wobec was, byście w przywróconej zgodzie i jedności walczyli pod sztandarami Chrystusa Króla i świadczyli o Ewangelii wobec innych narodów.